Wnioski ze strony Polski. Są miejsca, gdzie Putin przegrał wybory dane o głosowaniu w ambasadach. Po wiadomościach gość Radia Z, poseł Konfederacji Przemysław Wipler. 8. Polska złoży wnioski o dodatkowe pieniądze na produkcję amunicji, zapowiada minister obrony, bo Unia przeznaczy na to kolejne środki. W ostatnim rozdaniu dostaliśmy tylko 2 miliony euro dla wyłącznie jednej firmy. Poprzednia władza złożyła wnioski na 11 milionów. Cała unijna pula sięgała 500. Anna Józefowicz z aktualnymi informacjami w tej sprawie. Aniu, co zamierza resort? Będą kolejne środki unijne na amunicję i będziemy się nie starać. To zapewnienie ministra obrony narodowej. Odwołania od poprzedniej decyzji nic nie dadzą. Unia nie finansuje całości projektów, a je dofinansowuje. Każda z firm musi zapewnić też kapitał własny i takie dofinansowanie dostał polski Dezamet na automatyzację produkcji, ale Mesko i Nitrochem nie dostały, bo nie miały wsparcia Polskiej Grupy Zbrojeniowej i gwarancji finansowania krajowego i wypadły słabo w konkursie. Obecnie rządzący zapowiadają audyty i wnioski do Trybunału Stanu dla byłych ministrów obrony Mariusza Błaszczaka i aktywów państwowych Jacka Sasina za zaniedbania. Były minister obrony Mariusz Błaszczak w Radiu Z stwierdził, że to Donald Tusk nie potrafił załatwić w Brukseli pieniędzy dla Polski. Są miejsca, gdzie Władimir Putin przegrał wybory. Miasta za granicą, w których głosowali Rosjanie. Jednym z nich Warszawa. W stolicy Polski ponad 57% głosów zdobył Władysław Dawankow. Wicemarszałek Dumy Państwowej wygrał też m.in. w Pradze, Wilnie czy Hadze. Dane podaje niezależny rosyjski portal Meduza. Resort edukacji odwraca zmiany wprowadzone przez ministra Czarnka. To samorządy, a nie kuratorzy dostaną większy wpływ na wybór dyrektorów szkół. Ich głos ma być decydujący. Zmiany są konieczne, bo wcześniej kuratorzy byli z politycznego nadania, przyznaje w rozmowie z Radiem Z Marek Pleśniar ze Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Kuratorom powierzono zbyt wielki wpływ na przebieg konkursów dyrektorskich, a ponieważ nałożyło się to na wyjątkowe upolitycznienie, kuratorzy wywierali naciski, usuwali też dyrektorów, którzy nie byli po linii tych urzędników. Nowe zasady powoływania dyrektorów szkół mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Najważniejsza rozmowa poranka teraz w Radiu Z. Bogdan Rymanowski i jego gość. Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, kandydat na prezydenta Warszawy, członek Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. Na początek krótka piłka. Czy Zielony Ład szkodzi Polsce i Europie, tak czy nie? Tak, bardzo szkodzi i powinien pójść do kosza. Tak odpowiada nasz gość. Czekamy na państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl. Najbliższa sonda. Przez tylko 10 minut zapraszam do głosowania. Pojutrze mija 100 dni rządu Donalda Tuska. Jaką by pan mu wystawił ocenę? W skali 1 do 10 na przykład. Jeżeli pójdziemy jego własną skalą, czyli 100 konkretów, to jest jakieś 8 na 100. Taka jest ocena. Chyba pan według tego, co on jest sam. To znowu, że jest mniej niż 20%. Jeżeli chodzi o zmiany w kwestiach najbardziej fundamentalnych, to w wymiarze sprawiedliwości jest pogłębianie chaosu i kryzysu i na poziomie prokuratury, i na poziomie sądów, i na poziomie Trybunału Konstytucyjnego. Rolnicy protestują, są gazowani, pałowani. Nie ma dla nich rozwiązań. Prowokatorzy rzucają kamieniami i kostką drukową w stronę policjantów. Prowokatorzy to byli policyjni, którzy rozbierali kostkę na terenie Sejmu, bo tam nie mieli dostępu w żadnym momencie żadni rolnicy. Ma pan dowody na to, że ci prowokatorzy są z policji? Czy byli z policji? Znaleziono, internauci znaleźli zdjęcia tych osób, które stoją, rozbierają kostkę. Jednocześnie są ich zdjęcia w mundurach. Czekamy na wyjaśnienia ministra Kierwińskiego. Posłowie Konfederacji Tumanowicz i Płaczek byli na interwencji w ministerstwie. Czekamy na przekazanie wniosków z tego, co się wydarzyło. A jak pan ocenia spoistość koalicji? Czy ona może się rozpaść w kontekście kłótni o aborcję? Jest mierny plus. Tych kłótni jest dużo więcej. Aborcja jest jednym z punktów. Są wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory prezydenckie. To jest źródło poważnych kłótni, ale też pomysły na to, w jaki sposób zmieniać Polskę, są radykalnie różne, różnych tych formacji. Lewica ma inne radykalnie pomysły niż Trzecia Droga. Lewica jest antyprzedsiębiorcza, jest ewidentnie najbardziej szkodliwa w tym rządzie i zdecydowanie ma inne pomysły niż na przykład Trzecia Droga i Polskie Stronnictwo Ludowe, które w tym rządzie chcą być takim skrzydłem. Problemy
bardziej proprzedsiębiorczym. Patrzę na pana prosto w oczy i mam wrażenie, że pan się uśmiecha korespondencyjnie do marszałka Hołowni. Czy to prawda, że zawiązaliście sojusz między Konfederacją a Trzecią Drogą? Bynajmniej, ale chciałbym podziękować panu marszałkowi, że można powiedzieć lepiej późno niż później, że w dniu jutrzejszym będzie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, ponieważ pierwszy w historii Konfederacji nasz projekt klubowy będzie głosowany. Będzie głosowany, wyjęte z zamrożarki, pierwsza ustawa, która została złożona do laski marszałkowskiej w tym Sejmie, ustawa o podniesieniu kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych. Czyli Konfederacja złożyła projekt Donalda Tuska, który obiecał Donald Tusk. Ja rozumiem, że to jest też prezent pana marszałka Hołowni dla Donalda Tuska w zamian za to, co mu Donald Tusk robił w ostatnich tygodniach. A co mu zrobił Donald Tusk? W momencie, w którym wyjechał na Kongres Europejskiej Partii Ludowej, bardzo radykalnie zaatakowały Szymona Hołownię działaczki zarówno Lewicy, jak i Koalicji Obywatelskiej w kwestii aborcji. W dniu, w którym nie było Donalda Tuska, żeby wziąć za to odpowiedzialność, a był na miejscu marszałek Hołownia, pałowano i gazowano rolników przed Sejmem. Miały miejsce działania, które uderzały w wizerunek Szymona Hołowni jako kontrkandydata Donalda Tuska albo innego polityka Platformy w wyborach prezydenckich w dwóch ważnych grupach elektoratów: kobiety i rolnicy. I chce pan powiedzieć, że za tym wszystkim, za tymi kłopotami pana marszałka Hołowni stał Donald Tusk? Nie, nieznani sprawcy. Oczywiście, że w polityce wytrawni politycy używają różnych narzędzi, a najgorszy konkurent jest ten z własnego obozu. Nie zabiegać będzie nigdy Donald Tusk, ani polityk Platformy o głosy twardego elektoratu PiSu, ale elektorat Trzeciej Drogi i Lewicy to są te dwie grupy, w których on chce się budować, chce budować swoją formację i myśli, wybory prezydenckie będą za rok. To strasznie szybko zleci. Sądzi pan, że to wyciągnięcie pana marszałka Hołowni z zamrażarki waszego projektu dotyczącego kwoty wolnej od podatku to jest takie odwinięcie się? Jeżeli nasz projekt będzie jutro omawiany, i to znaczy, że w piątek będziemy głosować. I co? Donald Tusk i Koalicja Obywatelska zagłosuje przeciw swojemu sztandarowemu postulatowi, któremu konkurowano o głosy wyborców Konfederacji. To miało być pokazanie, że hej, słuchajcie, podatnicy, przedsiębiorcy, my też mamy coś dla was. My tu przebijamy i 60 tysięcy to kwota wolna. To jest duża zmiana dla podatników. Ale sądzi pan, że Donald Tusk... I Donald Tusk będzie musiał za tym zagłosować. Ale sądzi pan, że Donald Tusk zgodzi się na to, żeby tę ustawę procedować w Sejmie? No będzie bardzo trudno mu wytłumaczyć, dlaczego nie. Może zamrozić dalsze prace na poziomie Komisji Finansów, może opóźniać drugie czytanie, bo już to wtedy nie będzie w gestii marszałka. Ale marszałek Hołownia może się jeszcze z tego wycofać. Wątpię, żeby to zrobił. Jest pan dogadany z nim? Się wydarzyło. Nie, nie jesteśmy na nic dogadani, ale... To skąd pan ma taką informację? Byłoby to prestiżowo dla niego bardzo trudno, ponieważ parę tygodni temu, kilka posiedzeń temu żartował sobie z marszałka Hołowni nasz kolega poseł Konrad Berkowicz i wręczył mu mrożone uszka, mówiąc, że ma nadzieję, że one zostaną wyjęte z lodówki na święta, a nasza ustawa jakaś przed świętami zostanie wreszcie wyjęta z zamrażarki sejmowej. No i pierwsza wyjęta nasza ustawa zamrażarki sejmowej jutro trafia pod obrady. Dla nas to jest ważny dzień, bo my możemy skorzystać z tego, że jesteśmy klubem, że mamy 15 posłów i możemy składać własne projekty ustaw. Więc jeszcze śmielej będziemy z tego korzystać. A może gdzieś w tle jest plan zamiany Lewicy na Konfederację w koalicji rządzącej? My nie wejdziemy do koalicji rządzącej, ale gdyby miał być rząd mniejszościowy Szymona Hołowni i Trzeciej Drogi bez Donalda Tuska, jeżeli oni będą atakowani radykalnie lewicowymi postulatami i gospodarczymi niszczącymi na przykład polskie budownictwo, bo na przykład 1 kwietnia mają wejść w życie przepisy, przez które o 1/3 spadnie budowa budowanych, oddawanych mieszkań w Polsce w najbliższych latach i to lewica blokuje wyrzucenie do kosza złego projektu rozporządzenia, które zostało pod wpływem populistów i polityków PiSu na finiszu rządu przyjęte. Politycy Trzeciej Drogi, rozsądni ludzie w tym rządzie chcą zmiany w tym zakresie, a wiem, że pan poseł, pan wiceminister rozwoju z Lewicy chce, żeby budowało się radykalnie mniej mieszkań w Polsce, wbrew Związkowi Miast Polskich, największym miastom w Polsce ze Stowarzyszeniem TBS-u. Czy ja dobrze usłyszałem, że wy poparlibyście rząd mniejszościowy Koalicji Obywatelskiej dla nas, Trzeciej Drogi? Dla nas rząd mniejszościowy to jest jakiś oddech dla Polaków. To jest marzenie świętej głowy, panie pośle. Ja nie mówię o marzeniu
oczyszczenie tej głowy, ale w pewnym momencie muszą rozumieć politycy radykalnie chcący radykalnie lewicowego kursu i gospodarczego, i obyczajowego, i takiej radykalnej wolty w polskiej polityce, że jak będą za mocno cisnąć, to mogą coś takiego dostać. Ja myślę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości też poparliby takie rozwiązanie, byłoby one po prostu lepsze to, co mamy teraz. Panie pośle, jak pan ocenia swoje szanse w Warszawie? Na razie to chyba marniutkie. Panie redaktorze, ja lubię mówić, że w tych wyborach jestem jak Legia Warszawa w Lidze Mistrzów, nie jestem faworytem, oczywistym faworytem. Ale wie pan, że Legia już momencie... odpadła. Ja wiem, ale ja mówię o zasadzie, a nie o konkretnym przypadku. I ja powiem tak, my nie wiemy, nie ma żadna sondażownia, jak rozmawiałem, nie ma dobrej próby, żeby zrobić wiarygodne przeważenie, jak wyglądają sympatie. Kampania jest bardzo niemrawa, prawie w ogóle jej nie widać, jest fatalny czas na kampanię, a prawie na tydzień zostanie wygaszona, bo w przyszłym tygodniu mamy wielki tydzień, są święta, Polacy o czym innym będą mówić, myśleć. Była jedna debata kandydatów na prezydenta, nie stawił się na nią Rafał Trzaskowski, zdezerterował, uciekł. Bardzo dziękuję za to, za bardzo ciekawą rozmowę pani marszałek Biejat i panu wojewodzie. Może ludzie się nie interesują tą kampanią, dlatego że pan nie ma nic im do zaproponowania. Mam bardzo wiele do zaproponowania i takich rzeczy bardzo konkretnych. Chociaż jeden konkret. W dniu dzisiejszym na przykład w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie składam skargę za pośrednictwem Rady Miasta Warszawy na uchylenie strefy czystego transportu. To jest bardzo złe rozwiązanie. To jest takie wcielenie myśli lewicowej w życie pod tytułem biedaki na rower, żeby ubodzy warszawiacy nie mogli jeździć swoimi samochodami. Ten pomysł strefy czystego transportu to jest między innymi też pozbawienie 1/5 Polaków dostępu do urzędu, dostępu do sądu, bo tworząc strefę czystego transportu Trzaskowski i jego ludzie zapomnieli, że wszystkie ważne sądy i wszystkie ważne urzędy centralne są w strefie czystego transportu, do której 1/5 Polaków nie będzie mogła dojechać. A pan chce, żeby mieszkańcy centrum Warszawy, przepraszam, zdychali z powodu smogu? Piszę w mojej skardze, że od 4 lat spada, poprawia się konsekwentnie jakość powietrza, niezależnie od braku strefy czystego transportu. Nigdy nie ujawniono żadnej korelacji, nie zbadano tego, w jaki sposób ma to poprawić jakość powietrza, nie przeprowadzono pilotażu, nie przewidziano przepisów. Wie pan, co się stanie, że codziennie 400 tysięcy Polaków przyjeżdża do Warszawy, również z tych miejscowości podwarszawskich, na przykład pan, który mieszka pod Warszawą, i w tym momencie z tych 400 tysięcy 1/5, czyli ile? 1/5 to jest 16 tysięcy? To jest 80 tysięcy. To 80 tysięcy osób będzie musiało zostawić samochód na granicy strefy. Nic nie zaproponowano. Co z tymi samochodami ma się stać? Tu musimy się zatrzymać. Krótka piłka, odsłona numer 2. 3 krótkie pytania. Rząd Tuska lepszy od rządu Morawieckiego, tak czy nie? Nie wiem. Za krótki czas. Polska powinna wyjść z Unii, tak czy nie? Nie. Marzę o wielkiej koalicji PiSu z Konfederacją, tak czy nie? Nie. I mamy też wynik naszej sondy. Czy Zielony Ład szkodzi Polsce i Europie? Tak odpowiedziało 73% uczestników naszej sondy. Nie, 27% uczestników naszej sondy. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam o przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. To jest gość Radia Z. Czy Jarosław Kaczyński był tak dobry, czy wy byliście tacy słabi w piątek? Jarosław Kaczyński przyszedł do ludzi nieprzygotowanych do przesłuchiwania Jarosława Kaczyńskiego, nieprzygotowanych obiektywnie. A mówi pan o sobie? Nie, ja zwracałem uwagę mojemu koleżeństwu i zresztą mam dosyć dobre opinie i bardzo wiele osób mówiło, że wycisnąłem z tego przesłuchania ile się dało. Przeczytałem wszystkie dokumenty, które mieliśmy, które otrzymaliśmy jako komisja przed tym przesłuchaniem, i uważam, i to mówiłem od początku, mówiłem zanim się ta katastrofa wydarzyła, że Jarosław Kaczyński powinien być słuchany, jeżeli nie na końcu, to jako jeden z ostatnich, w sytuacji, w której mamy dużo więcej dokumentów i informacji na temat systemu Pegasus, ale też w ogóle na temat inwigilacji, bo to nie jest komisja tylko o Pegasusie. To nie jest komisja o tym, że podsłuchiwano rodzinę Brejzów, jak niektórzy by chcieli, i na tym małym, krótkim wątku chcieliby się skupić. To jest komisja o prawach obywatelskich i ogólnie podsłuchiwaniu Polaków w trakcie ostatnich 8 lat. Może to nie będzie problem, bo będzie
kolejne przesłuchanie prezesa Kaczyńskiego, już jest zapowiedź. Będzie, zdecydowanie, ale ono powinno mieć miejsce po tym, jak my przesłuchamy wielu innych świadków, bo nawet podczas tego przesłuchania Jarosław Kaczyński powiedział rzeczy, o których my już wiemy, że obiektywnie nie mają pokrycia w rzeczywistości. O czym pan myśli, o czym pan mówi? Myślę, że był wprowadzany w błąd co do tego, że Pegasus był wykorzystywany względem osób, które szpiegowały Polskę i Polaków. Tak, bardzo ogólnie. Wprowadzany w błąd czy okłamywany przez... Ja wprost zapytałem go, skąd on miał tą wiedzę, a on powiedział, że od ministrów Wąsika i Kamińskiego. Więc jeżeli okaże się, że nie było takich przypadków, czy prawie w ogóle nie było, a jemu ktoś mówił, że to był system kupiony do szpiegów i ciężkich przestępców, no to ktoś mu powiedział nieprawdę. Czyli prezes Kaczyński okaże się naiwniakiem? Ja nie powiem, że on jest naiwniakiem, ale z całą pewnością nowe technologie, nie tylko z uwagi na jego wiek, 75 lat, to nie jest jego mocna strona. Okazało się z przesłuchania eksperta, który wystąpił przed Jarosławem Kaczyńskim, że Jarosław Kaczyński był wprowadzany w błąd i innych wprowadzał w błąd, pokazując swoją starą Nokię, mówiąc, że takich telefonów trzeba używać, że one są bezpieczne. To jest nieprawda. System Pegasus słuchał starej Nokii pana prezesa, więc pytanie jest, czy on czasem ale nie był... Ale sądzi również... pan, że, przepraszam, ktoś podsłuchiwał prezesa Kaczyńskiego? Nie wiem, ale chciałbym zobaczyć, jak wyglądały procedury dotyczące przechowywania wszystkich danych, wszystkich osób przesłuchiwanych i rejestrowania każdej osoby, ponieważ już, która była podsłuchiwana, ponieważ już podczas tego przesłuchania zadałem pytanie o ewidentnie nielegalne podsłuchy. Zapytałem Jarosława Kaczyńskiego o podsłuch w biurze prezesa Obajtka. Jeżeli Obajtek był podsłuchiwany w 2018 roku, a mamy nagranie jego rozmowy z redaktorem Nisztorem i ani on, ani Nisztor nie powiedzieli, że to jest fake, że takiej rozmowy nie było, że to jest wymyślone, wytworzone w jakiejś sztucznej inteligencji, zresztą bardzo realistyczna rozmowa, i się okazuje, że minęło od tego zdarzenia z 2018 roku 6 lat, Danielowi Obajtkowi nie postawiono zarzutów, nie ma sprawy w sądzie, więc po zakończeniu operacji, podsłuchiwania kogokolwiek, niezwłocznie trzeba zniszczyć te materiały i dlaczego ich nie raport. Zniszczono? Nie zniszczono, tylko śmigają po dziennikarzach, to jest pierwsze. Ktoś może A powiedzieć... A kto je przekazuje dziennikarzom? Moim zdaniem i zgodnie z moją wiedzą, osoby, które pracowały w pionie bezpieczeństwa grupy Orlen, które są związane z panem ministrem Kamińskim, które przez jego zostały zarekomendowane i wskazane. I to jest wojna wewnętrzna w obrębie samego PiSu. Chce pan powiedzieć, że minister Kamiński miał swoich ludzi w otoczeniu prezesa Obajtka i on to miał, oni mu zainstalowali tę pluskwę? Ale to było jasne. Politycy, czy szefowie spółek Skarbu Państwa, w większości strategicznych spółek Skarbu Państwa, ich szefowie bezpieczeństwa, pionów bezpieczeństwa, czyli ci, którzy mieli pilnować, żeby oni nie byli podsłuchiwani, żeby nie spotykali się z nieodpowiednimi ludźmi, żeby dać im zabezpieczenie i komfort, żeby mogli pracować również na dokumentach niejawnych. Ci ludzie, co do zasady, byli wskazywani przez całych 8 lat przez pana ministra Kamińskiego jest i osoby z jego otoczenia. Jest pan przekonany, czy jest pan pewien? Jestem pewien, że w tym przypadku tak było. Tak? Tak. I dobrze. To wiedzą wszyscy zainteresowani. Pan prezes Kaczyński też to wie i dlatego powiedział po moich pytaniach, że dałem mu do myślenia, bo jeżeli z jednej strony Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik mają startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, z drugiej strony ma kandydować Daniel Obajtek, no to ktoś tu kogoś chce wyciąć z list wyborczych i to jest brutalna wojna wewnętrzna, która szkodzić ma całej ich formacji, która wynika z tego, że ktoś kogoś podsłuchał i używa tych materiałów. Na pewno nie były to osoby prywatne, na pewno wszyscy wiemy, że biuro Orlenu to jest najbezpieczniejsza spółka w Polsce. W żadnej spółce w Polsce i w Europie Środkowej nie pracuje tylu byłych oficerów służb w stanie spoczynku, co w Orlenie. I to bardzo różnych służb i służb skarbowych, bo to jest bardzo ciekawe rzeczy pan opowiada. I niestety bardzo prawdziwe. Dobrze, a wracając jeszcze do działalności państwa komisji śledczej, czy pani przewodnicząca zdała test, zdała egzamin? Czy myślicie o zmianie szefowej komisji? Nie chciałbym tego publicznie komentować. To jest decyzja rządzącej koalicji, kto będzie szefem Podobno komisji. Podobno były takie pomysły, ale już się z tego wycofano, żeby wymienić szefa.
Nie będę tego komentował, bo tylko sobie popsuję z panią przewodniczącą relację, a ja i tak jestem tutaj przedstawicielem mniejszości, jestem tego świadom. To może zapytam decyzja inaczej. Decyzja polityczna, że pani Magdalena Sroka jest przewodniczącą, to była decyzja, która zapadła w obrębie ich koalicji. Dała radę czy nie dała? Ja uważam, że ona nie podjęła samodzielnie tej decyzji, że ma słuchać Kaczyńskiego, że była na nią presja, żeby przed wyborami go spróbować przeczołgać, a się okazało, że wobec braku dokumentów, faktów, doświadczony polityk Jarosław Kaczyński przeczołgał dużą część komisji. Czyli w momencie, kiedy prezes nie złożył całego przyrzeczenia, trzeba było skończyć przesłuchanie? Ja bym tak zrobił i wnioskowałem o opinię prawników. Uważam, że to była rozmowa towarzyska, która nie ma wagi prawnej. To jest tak, jakby ktoś w sądzie miał zeznawać po tym, jak nie złożył ślubowania na wstępie, albo jak ktoś chciałby być posłem, a nie wygłosił uroty ślubowania poselskiego. Jarosław Kaczyński powiedział, dlaczego nie złoży, i można się z tymi argumentami zgadzać, bo nie za chwilę będzie to oceniane przez sąd, ale słuchać kogoś, kto nie złożył roty ślubowania, to jest bez sensu. Trzeba było złożyć wniosek o karę, wyznaczyć dosyć pilny kolejny termin, jak to robiły inne komisje śledcze. Rozumiem, że wtedy prezes dostałby konkretne zwolnienie od premiera i wszystko byłoby wystąpić okay. O zwolnienie do premiera, żeby mógł mówić o rzeczach tajnych i ściśle tajnych, no to będę zdziwiło mnie, bo on w pewnym momencie powiedział, że nawet gdyby dostał takie zwolnienie, to o tym i o tym to by nam nie powiedział. To też mnie zadziwiło i nie ciągnąłem tego wątku, bo to jest bardzo ciekawy wątek do przodu. Jak już dostanie to zwolnienie, to zobaczymy, bo on wtedy będzie musiał mówić o wszystkim, jak dostanie to zwolnienie. On miał takie wypowiedzi, ale nawet jakbym dostał zwolnienie, to o tym akurat bym wam nie powiedział. I to mnie wprawiło trochę w osłupienie. Mówię, okej, a ciekawe, jak się z tego wybrnie, ale będziemy mieć czas, żeby zadać to pytanie. A co z tymi pogróżkami, które pan wtedy w piątek otrzymał? Dostałem groźbę śmierci, zresztą dostała ją moim zdaniem również pani przewodnicząca, której nazwisko w mailach, które do mnie trafiły, przekręcano i ja opublikowałem. Co tam było napisane? Tak mieście. No generalnie, że ja i ta wrona, wiadomo, że chodzi o panią przewodniczącą Srokę oczywiście, że będzie po nas i żebym się szykował. Ja złożyłem zawiadomienie na policję. Dzisiaj wysłałem również mi pismo do marszałka Hołowni, że zaistniała taka sytuacja. Jasne, że pisze to jakiś człowiek niezrównoważony, ale nikt normalny nie zabił Pawła Adamowicza, nikt normalny nie zabił Piotra Rośka w Biurze Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. W ogóle zabójstw politycznych zrównoważeni normalni ludzie nie robią i to nienormalni ludzie wysyłają pogróżki. Ja naprawdę jestem... się pan boi? Ja jestem mężem i ojcem piątki dzieci i ja muszę być odpowiedzialny za moją rodzinę. Gdyby w polskiej polityce nie było zabójstw politycznych, a były co najmniej dwa, które ja pamiętam, bardzo spektakularne i bardzo niespodziewane i bardzo tragiczne, to jest normalne, że powinienem i ja zareagować, i państwo polskie zareagować. A tak a propos, fakt napisał, że kamery zarejestrowały, jak pan pokazywał środkowy palec w czasie prac komisji. Jasno. Panom posłom Goskowi i Ozdobie. Uśmiecha się pan. Bo wtedy się też śmiałem podczas tego. Ale pan pokazał ten palec? Czy... Nie, ja to jasno, klarownie wyjaśniłem. Rozmawialiśmy i gestykulowałem, ale nie jestem człowiekiem, który obraża innych. Poprawiał pan sobie poszetkę tylko, tak? Nie będę szedł aż w takie rzeczy, ale jest jasne, że nikogo nie obrażałem. Można zapytać Jacka Ozdobę, z którym wtedy rozmawiałem, z którym się znam, lubię. A zna się pan z panią poseł Lichocką też? Znam się z panią poseł Lichocką, ale także mnie zablokowała lata temu na Twitterze, więc nawet kontaktu w mediach społecznościowych nie mamy. Ja jestem klient grzeczny, nieawanturujący się. Czyli nigdy pan nie pokazał takich wulgarnych i obscenicznych gestów? Nie w złej intencji, czasami sobie żartując i mówiąc jakieś rzeczy. Moje córki zresztą z nimi o tym dosyć mieliśmy żartobliwą rozmowę w piątek, no bo oczywiście jak się ma dwie córki licealistki, to jest wydarzenie dnia i w ich szkole średniej. Moje córki chodzą do liceum Batorego, więc można powiedzieć, wiemy, jacy są licealiści. Ale przepraszam, czy córki pytały pana o ten środkowy palec? Nie, śmiały się, czy nie dodałem tego, robiąc coś takiego zazwyczaj jeszcze jakiegoś tam stwierdzenia.
pytania, które czasami sobie żartująco przy okazji dodaję, ale to jest nasza sprawa, powiedzmy, rodzinna, więc nie będę go rozwijał. Dobrze, to teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Jest ich mnóstwo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi. Ktoś, kto się pod nickiem nazywa Same Parówki i pisze tak. Chłop w ciąży, Same Parówki. W czasie niedzielnej debaty powiedział pan: moim synom powiedziałem, że jeżeli w szkole zrobią coś takiego jak Brown z gaśnicą, to będzie przemocowo. Koniec cytatu. Chyba miał to być żart, ale wolałbym się upewnić, czy uważa pan, że wolno bić dzieci? Powiem tak. Tylko niech się pan zastanowi, bo wszystko, co pan powie, może być wykorzystane przeciwko panu. Moi synowie doskonale zrozumieli, to są inteligentni chłopcy i nic więcej nie musiałem im mówić. Samo posiadanie broni nuklearnej wystarczy, nie trzeba jej używać. Czyli klaps nie był używany, tylko był posiadany. Może być w pewnych ekstremalnych sytuacjach użyty. Proszę mi wierzyć, chciałbym wychować synów na ludzi, którzy nie niszczą mienia publicznego i nie odpalają gaśnic w szkole. I umówiliśmy się, że nigdy mi czegoś takiego nie zrobią. Kolejne pytanie. Uważa pan, że miejsce Janusza Korwin-Mikkego jest już poza polityką, gdyż jego obecność w polityce bardziej szkodzi niż pomaga? Czy jeżeli uzyska pan zbliżony lub słabszy wynik w Warszawie do Janusza Korwin-Mikkego, to czy uzna pan, że pana miejsce jest również poza polityką? Pyta Wolność Słowa. O tym decydują wyborcy i o tym decydują też moi koledzy z władz Konfederacji, którzy będą decydować, ale ja myślę, że uzyskam całkiem dobry wynik. Wyprzedzi pan Janusza Korwin-Mikkego? Jestem głęboko tym przekonany. Powiem więcej. Ja jestem gotów się założyć, że moja córka, kandydująca z ostatniego miejsca w okręgu podwarszawskim do Sejmiku Wojewódzkiego, na Radę Sejmiku Wojewódzkiego w liczbach bezwzględnych, dostanie bardzo podobny albo lepszy wynik niż Janusz Korwin-Mikke. Pańska córka startuje z list Konfederacji? Tak. Z ostatniego miejsca, z listy Konfederacja i bezpartyjni, Marta Wippler. Idzie pan w stronę właśnie Janusza Korwin-Mikkego, bo on również nie miał nic przeciwko temu, żeby rodzina szła w politykę. Ale moje dzieci, niektóre pasjonują się sprawami publicznymi i polityką. Pan nie mówi swoim córkom i swoim synom: dzieci kochane, tylko nie angażujcie się w politykę, bo polityka to bagno, to brudy. Nie, moim zdaniem polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. To jest jeden biegun, a drugi dla tych, którzy im inne życie się rzeczy nie udały, to jest oczywiście show biznes dla brzydkich ludzi. Moja córka jest bardzo ładna, więc z całą pewnością dla niej polityka to nie jest show biznes dla brzydkich ludzi. Ona była druga w Polsce na Olimpiadzie Ogólnopolskiej Wiedzy o Prawie, ma indeks na studia prawnicze, jest bardzo dobrą uczennicą. Mam nadzieję, że się skupi na karierze zawodowej, ale zaangażowanie w samorząd lokalny... Ale zaangażowanie w samorząd lokalny to nie jest taka, można powiedzieć, twarda polityka. To nie jest taka polityka frontowa. To jest, można powiedzieć, dobry wstęp do nauczenia się, jak pewne rzeczy działają. Pan Wojciech, wczoraj w tym studiu minister Błaszczak bardzo ciepło się o panu wypowiadał. Czy po rozłamie w Konfederacji przejdzie pan do PiSu? Nie mamy takich planów. Mamy wręcz przeświadczenie, że wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości może znaleźć swoje miejsce. Tych, którzy oczywiście nie są skompromitowani w szeroko rozumianym obozie Konfederacji. Czy istnieje możliwość, Artur, czy istnieje możliwość, aby Konfederacja zajęła miejsce PiSu na prawicy? Jest do zgarnięcia około 30% elektorat, głównie wschodniej Polski. Jak chcecie to zrobić? Czy rozważacie współpracę z suwerenną Polską i koalicją polskich spraw prezydenta Dudy i ministra Mastalerka? Bardzo złożone pytanie. Po pierwsze, to jest oczywiste, że zabiegamy o wyborców Prawa i Sprawiedliwości i dwie podstawowe grupy, do których ja zabiegam, o które głosy zabiegam w Warszawie, to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którym łodzianin z bardzo krótkim, borocznym związkiem z Warszawą to jest słabszy kandydat niż ja i mniej znany. Ja miałem większe związki z Prawem i Sprawiedliwością niż pan wojewoda Bocheński. To jest pierwsza grupa. Druga to są wyborcy trzeciej drogi, tacy właśnie bardziej konserwatywni, którzy chcieli mieć przedsiębiorcy, którzy chcieli zdrowego rozsądku i spraw przede wszystkim gospodarczych. Jeżeli chodzi o to, o co zabiegamy, no współpraca z polityką
politykami suwerennej Polski jest jak najbardziej możliwe. Tam jest wielu rozsądnych ludzi, wielu ludzi, z którymi się koleguje i przyjaźnie, ale problem jest taki, że ich szef uważał, że dobry przedsiębiorca to przedsiębiorca siedzący w areszcie wydobywczym, a my uważamy całkiem inaczej. Uważamy, że ci przedsiębiorcy są tymi liderami transformacji zdrowej, dzięki której Polacy mają chleb, mają pracę, godnie żyją, a Warszawa i cała reszta Polski się fantastycznie w trakcie ostatnich trzech dekad rozwinęła. Rozumiem, że jest możliwe porozumienie czy też wspólna z konkretnymi lista, konfederacja wspólnej, suwerenną Polską, ale bez Zbigniewa Ziobry? Wspólnej liście nie ma mowy, ale współpraca polityczna jest jak najbardziej możliwa z uwagi na to, że na przykład koledzy suwerennej Polski równie jak my krytycznie politykę PiSu wobec Unii Europejskiej oceniają i bardzo dziękuję za słowa prawdy Patrykowi Jakiemu o tym, co robił Mateusz Morawiecki, a partia Polskie Sprawy prezydenta Dudy i Koalicja Polskich Spraw. Nie istnieje, okay. Moim zdaniem. To jedziemy dalej. Wojciech, gdy pan był posłem PiSu, mówił pan, że jeśli odejdzie z partii, to złoży pan mandat. Z PiSu pan wyszedł, ale mandatu pan nie złożył. Na kongresie partii Korwin w październiku 2022 mówił pan, że nie wraca pan do polityki, a jednak pan wrócił. Dlaczego pan nie szanuje wyborców? Pierwszy cytat jest zmanipulowany, bo ja powiedziałem, że jeżeli odejdę, jeżeli będę się tak zachowywał, jak na przykład działacze Polska jest jedna, prędzej złożę mandat, niż tak się zachowam. Oni odeszli z PiSu i bardzo radykalnie krytykowali PiS. Ja byłem bardzo wstrzemięźliwy, odchodząc z tego klubu, powiedziałem jasno i klarownie, że ich polityka socjalistyczna mi nie pasuje i koniec. I nikogo personalnie nie atakowałem, nie napadałem. I ja na ten temat kiedyś rozmawiałem z samym Pereirą, z iloma innymi publicystami. To były rozmowy publiczne, więc proszę nie manipulować, do tego wrócić. A gdy w październiku 2022 roku występowałem, to powiedziałem na początku, jeżeli się zażartowałem, że jeżeli martwicie się, że wracam, to powiem jasno, klarownie nie wracam i nie miałem wtedy planów powrotu do polityki. To był październik 2022 roku. I wszystko się zmienia, czas goni. Ale Sławomir Mentzen, wtedy proszę pamiętać, okay, że liderem tej partii był Janusz Korwin-Mikke. A propos kontaktów z suwerenną Polską, czy prowadzicie rozmowy z posłami z suwerennej Polski, aby połączyć siły na wybory europejskie? Czy to prawda, że ich warunkiem jest wyrzucenie Brauna? I czy zamiana Brauna na Kowalskiego to by była dobra decyzja? Trzy razy nie. Czy poparłby pan... W przypadku ostatnim zmienił stryjek siekierkę na kijek. Janusz Kowalski przez 2 lata był moim pracownikiem w Departamencie Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Dobrze znam Janusza i nie jestem przekonany, że on też chciałby, żebyśmy znów współpracowali. No ale ostatnie sondaże pokazują, że zadyma z Braunem wam bardzo nie zaszkodziła. Ale bardzo nam też nie pomogła. Jestem zwolennikiem poważnej polityki i takiej w ramach akceptowanych przez dużo większą liczbę wyborców niż tych, których mamy w chwili obecnej. Co pan sądzi, Maciek pyta, co pan poseł sądzi o tym, że Grzegorz Braun wbił panu nóż w plecy, popierając Korwina w wyborach na prezydenta Warszawy? No, myślę, że wynik pokaże, że był to co najwyżej nożyk. Twój stary, czy jest pan za ewentualnym zburzeniem Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i zastąpienie go nowoczesnym wieżowcem? Nie, jestem za tym, żeby w dobry sposób zaaranżować i zabudować całe otoczenie Pałacu Kultury i Nauki. Jestem też za tym, żeby dużo lepiej go wykorzystywać. Ja byłem wykładowcą warszawskiej prywatnej uczelni Collegium Civitas, która mieściła się w Pałacu Kultury. Widziałem, jak on jest fatalnie zarządzany, jak on jest fatalnie niemodernizowany, jak on archaicznie odstaje od tych właśnie biurowców wokół. Tam czas stanął. Uważam, że Pałac Kultury trzeba oddać prywatnemu zarządcy i nakazać mu ustalić z nim określone cele społeczne, które ma realizować, ale też cele ekonomiczne. To musi być modernizacja tego budynku, a cały kwartał wokół Pałacu Kultury powinien zostać zabudowany koroną taką, która w dużej mierze uzupełni, czy skryje, czy pokaże, jak bardzo Warszawa symbolicznie się zmieniła od tych czasów właśnie PRL-u, w którym to była dominanta architektoniczna i polityczna Warszawy. Kolejne pytanie. Tomasz, czy pamięta pan, jak w 2018 w wywiadzie dla Rzeczpospolitej zachwalał pan politykę socjalną Mateusza Morawieckiego? Czy pana poglądy zależą od tego, z kim się pan aktualnie układa? Czy kręgosłup pana od tego nie boli?
Proszę mi pokazać ten wywiad. Nigdy nie zachwalałem polityki socjalnej Mateusza Morawieckiego. W 2018 roku byłem bardzo daleko od polityki. Od 17 roku zakończyłem aktywność polityczną. Jeżeli ktoś mnie pytał o takie rzeczy jak na przykład program 500+, to program 500+, właściwie jego zręby i pomysły na istotny impuls dla rodzin, które wychowują dzieci, przygotowaliśmy w ramach raportów Fundacji Republikańskiej, w czasie gdy Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej kierował Stanisław Tyszka, jego zastępcą był Krzysztof Bosak, a ja byłem prezesem fundacji i wtedy program Dużej Rewolucji. Czyli to ludzie Konfederacji stoją za 500+. Nie. My proponowaliśmy inny program dużych ulg podatkowych. To jest całkiem co innego, rozdawanie pieniędzy ludziom, którzy nie pracują, a duża ulga podatkowa, która uwzględnia również ulgę w płaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne, ponieważ wiele polskich rodzin wielodzietnych to są rodziny, w których tylko jedna osoba pracuje i one nie mogły już wtedy często skorzystać w pełni z samej ulgi podatkowej. Dlatego my zaproponowaliśmy, żeby te ulgi podatkowe rozszerzyć również na ulgi składkowe i na ulgi zdrowotne, ale w taki sposób, żeby ci ludzie nie tracili godnych emerytur. Kolejne pytanie, ostatnie pytanie już z pani Sandra. Pana lider wielokrotnie przyznawał, że błędem było wrzucanie na listy Pokemonów wierzących w płaską ziemię czy maszty 5G. Na listach Konfederacji znowu są takie osoby. Czy nie ma innych osób, które chciałyby startować z waszych list? Czy po prostu pana lider jest nieskuteczny? W Polsce, w której poseł Józef Aciuk jest posłem i nikt ci nie a nam ktoś wypomina Pokemonów, kiedy... Co pan chce od posła Józefa Aciuka? Dla mnie człowiek, który wierzy w konchowanie, w uzdrawianie się wkładaniem sobie tuby w uszy i opowiada wiele niestworzonych, nosi kamienie energetyczne, żeby się lepiej czuć, to są rzeczy, które tym tak zwanym Pokemonom są zarzucane. Jeżeli się okazuje, że mamy świetnego działacza, sprawnego, rozsądnego, który nigdy nie mówi nic głupiego i nikt nie śledził jego Facebooka, nagle się okazuje, że on wrzuca filmiki do jakichś niestworzonych historii na swoim Facebooku prywatnym, na którym ma 120 osób i my się z tego mamy tłumaczyć. To jest dla mnie absurd. Jeżeli lewica na swoje listy w Dąbrowie Górniczej wzięła byłego hip-hopowca, który proponował gejobójstwo, mordowanie homoseksualistów w swoich piosenkach, jeżeli trzecia droga w tych wyborach? Tak, w tych wyborach. W Dąbrowie Górniczej jest były znany hip-hopowiec, który śpiewał piosenki o tym, co się powinno robić z tęczową zarazą. I to jest z list lewicy. Jeżeli w Gdańsku startuje człowiek, który mówił i wrzucał filmy właśnie o tym, że jak mordują, zabijają wszystkie szczepionki i tak dalej, a nas się z tego rozlicza, uważamy, że jesteśmy asymetrycznie tutaj traktowani. Jeżeli patrzymy na wybory samorządowe, to mamy 2,5 tysiąca gmin, 380 powiatów, 50 parę powiatów grodzkich i tu mówimy o kilkudziesięciu tysiącach kandydatów. A wie pan, kto jest kandydatem Komitetu Razem dla Wspólnoty, który jest kojarzony z członkami Konfederacji? Michał Kramek. A wie pan co? Nie wiem, co to jest Razem dla Wspólnoty. No właśnie, to jest opolskie. I wie pan, że pan Kramek to jest człowiek, który pobił znajomego rurą odkurzacza. Ale nie wiem, kim ten pan jest, ale jedyny komitet, o którym można powiedzieć, że jest kojarzony z Konfederacją, to jest komitet, który się nazywa Konfederacja Bezpartyjni Samorządowcy. Czyli ten drugi komitet nie ma nic wspólnego z Konfederacją? Nic wspólnego z Konfederacją. Jest jeden, jedyny komitet. Wszystkie inne, w których jacyś inni ludzie startują, to my nie mamy z tym nic wspólnego. Rada Liderów Konfederacji utworzyła koalicję z bezpartyjnymi samorządowcami, stworzyła komitet Konfederacja Bezpartyjni Samorządowcy i zarekomendowała kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich. W Warszawie tym kandydatem jestem ja. Ostatnia sprawa. Co z tą partią Mateusza Morawieckiego? Myślę, ona powstaje, czy nie powstaje? Jestem głęboko przekonany, że nie powstaje, że nie ma w chwili obecnej tlenu na takie działania. Ale czy premier Morawiecki chciałby w ogóle takiej partii, pana zdaniem? Nie wiem, ale wiem, że nie ma teraz dobrej pogody dla niego w Prawie i Sprawiedliwości i zbyt wiele konsekwencji jego złych decyzji w Europie i w Polsce wychodzi, za które muszą płacić politycy Prawa i Sprawiedliwości, a jak
widzimy na przykład z wypowiedzi Patryka Jakiego, oni nie są skłonni, by nadal brać na klatę te rachunki, chcą jakiegoś odcięcia się i podsumowania wszystkich błędów Mateusza Morawieckiego, a dużo większym liderem Prawa i Sprawiedliwości w chwili obecnej i takim, można powiedzieć, mającym poparcie klubowe w chwili obecnej jest na przykład Przemysław Czarnek niż Mateusz Morawiecki. I tych ludzi, którzy mają większy autorytet, silniejszą pozycję i sympatię w klubie, sądzi pan, że Przemysław Czarnek będzie wystawiony na kandydata na prezydenta? Nie wiem. To nie jest... To Mateusz Morawiecki ma największe poparcie we wszystkich notowaniach. Ja myślę, że świat nie jest tak prosty i że do wyborów prezydenckich jeszcze potwornie wiele się zmieni. Mamy po drodze wybory samorządowe, które będą za 3 tygodnie. Te ostatnie sondaże, które pokazują, że PiS wyprzedza Koalicję Obywatelską, pana zdaniem 2, to jest przypadek? Nie, no... Czy to jest tendencja? Rolnicy gazowani, pałowani przed Sejmem, to jest ważny obrazek, który zawsze Polakom się nie podoba, zwłaszcza, że poparcie dla protestów i postulatów rolników wzrosło po tamtych protestach. Na koniec, czy słowo członek brzmi dumnie? Nie, dużo dumniej brzmi prezes, premier, przewodniczący. Nie odmawiajmy w sobie wzajemnie tytułowania się w sposób należyty. Nie mówmy do marszałka, marszałku rotacyjny. Nie wołajmy do ministra spraw wewnętrznych SBK Junior. Nie róbmy takich rzeczy, które dzieją się w Sejmie. Ja może mam problem, żeby kogoś, kto jest wicemarszałkiem Sejmu, tytułować marszałkini, bo jestem z innej kultury językowej, ale tytuł pani marszałek absolutnie jest moim zdaniem zasadny. To kto tutaj poszedł o krok za daleko? Moim zdaniem... Którzy mówili do prezesa Kaczyńskiego per świadku, czy prezes Kaczyński, który powiedział w rewanżu do nich per panie członku? On w sposób brutalny domagał się należytej mu z uwagi na wiek, doświadczenie życiowe i pełnione stanowiska szacunku. Jeżeli ktoś jest z ruchu 8 gwiazdek i uważa, że można wulgarnie, brutalnie, odmawiając tego wszystkiego, zwracać się do polityków z drugiego obozu, no to jest zwolennikiem brutalizacji polityki języka, której ja jestem absolutnie przeciwny. Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, kandydat tej partii na prezydenta Warszawy i członek Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przewodniczący. Wiceprzewodniczący, tak jest, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję bardzo. Miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.